Porażka wcześniej w sparingu, to statystyka chyba niezbyt dobra. No na pewno nie jesteśmy usatysfakcjonowani tym, że odnieśliśmy trzecią porażkę. Na pewno wolelibyśmy wygrać. Myślę, że wszystkie drużyny, z którymi graliśmy, były bardzo wymagającymi rywalami. Można powiedzieć, że lepszymi od nas, co udokumentowano wynikiem na boisku. Ale trzeba spojrzeć na to też z drugiej strony, że każdy z tych zespołów jest na innym etapie przygotowań. Dla nas najważniejszy jest oczywiście każdy sparing, ale najbliższy mecz pucharowy, ligowy, który się zbliża i my chcemy być jak najlepiej przygotowani do całego sezonu, do tych rozgrywek w pierwszej lidze, której chcemy powalczyć. Jak tam się wydawało, że mimo wszystko to był chyba najlepszy występ w tym okresie przygotowawczym? No na pewno też drużyna się zgrywa. Po urlopach coraz lepiej czujemy piłkę. Myślę, że kilka akcji, schematów, które ćwiczymy na treningach, udaje się wdrożyć w mecz i myślę, że to są te owoce, tego zbieramy. Na pewno Lechia też jest zespołem, który gra bardzo ofensywnie i udało nam się to wykorzystać przy pierwszej bramce Mateusza, gdzie wiedzieliśmy, że po odbiorze piłki można ich skontrować. To się udało. No niestety pokazali jakość przy stałych fragmentach, praktycznie ustawili sobie mecz szybko bramką strzeloną na samym początku, później poprawili z rzutu wolnego i staraliśmy się to odrobić, ale myślę, że Lechia jakościowo była najlepszym zespołem dotychczas, z którym graliśmy. Robert, poprzednia runda, czyli wiosenna, no swoje wykonanie była za dobra, po prostu nie mogłeś zbyt wiele grać z powodu kontuzji, nie ma już żadnych, nie czujesz żadnych, nie wiem, jakieś może przykrości, jakichś takich niedomagań z tego powodu? To znaczy nie odczuwam żadnego dyskomfortu, nie odczuwam żadnego, ani psychicznie, ani fizycznie, bo już tak naprawdę od maja pracuję na pełnych obrotach z drużyną, biorę udział we wszystkich treningach, także jestem przygotowany, gotowy na 100% do sezonu. Oczywiście no, jeszcze zostało nam kilka ładnych tygodni przygotowań.